Witam, to już ostatnie nasze spotkanie w naszym studiu Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Studiu, które wirtualnie nazywa się Sala Szafir, a tak naprawdę znajduje się po prostu na zamku w Kazimierzu Dolnym. To był wyjątkowy festiwal, wersja hybrydowa. Chcieliśmy spotkać się z Państwem częściowo online, częściowo tu w rzeczywistości i cieszymy się, że nam się to udało. Wiele projekcji wiemy, że cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na pewno fantastycznie sprawdziły się nasze spotkania z artystami z różnych stron świata, bo dzięki połączeniom internetowym łączyliśmy się podczas tego festiwalu z Sydney, z Nowym Jorkiem, z krajami europejskimi. Wszyscy chętnie odpowiadali na nasze zaproszenia i po wielu filmach odbyły się niezwykle ciekawe dyskusje. Dyskusje dotyczące kultury i roli właśnie kultury we współczesnym świecie. Cieszymy się także, że mogliśmy dzięki współpracy znakomitej zarówno z województwem lubelskim, jak i z miastem Kazimierz Dolny stworzyć jednak prawdziwe kino. Tutaj, na dziedzińcu zamku w Kazimierzu, kino plenerowe z dużym ekranem, tak żeby nie zapomnieć, że prawdziwe kino to jest właśnie ciemna sala, w tym wypadku wieczór, 21, tutaj na zamku duży ekran i nad głową rozgwieżdżone piękne niebo. Czasami z księżycem, czasami bez księżyca, a czasami z dwoma księżycami, jak to w Kazimierzu Dolnym. Ale było rzeczywiście masę pięknych chwil, mimo że no, musieliśmy jakoś podzielić to nasze życie na życie online i życie w realu. Chciałabym teraz bardzo serdecznie też podziękować wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji Wspieram To, bowiem w związku z pandemią i sytuacją COVID-19 to, że musieliśmy przestrzegać wielu, wielu zasad bezpieczeństwa, zachowywać dystans społeczny, oczywiście to było wiadome przy organizacji tego festiwalu, ale COVID-19 to jest także kryzys gospodarczy i w związku z tym stanęło przed nami bardzo trudne zadanie zbudżetowania całego przedsięwzięcia. I tu zwróciliśmy się także do Państwa, przyjaciół festiwalu, widzów o pomoc. Wsparliście nas bardzo hojnie. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Wszystkim razem i każdemu z osobna na naszej stronie internetowej. Właśnie każde nazwisko osoby, która włączyła się w tę akcję, jest wymienione. I raz jeszcze bardzo nisko w imieniu całego zespołu kłaniam się i dziękuję za to wsparcie. Ale oczywiście Festiwal Dwa Brzegi to także nasi partnerzy. I pozwólcie, że teraz raz jeszcze przypomnę, że partnerem strategicznym festiwalu jest województwo lubelskie, bardzo nas wspierające i ta współpraca układa się fantastycznie, choć wiemy przecież, że samo województwo lubelskie też ma swoje problemy, ale zaraz o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, marszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim. Partner generalny festiwalu FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Dziękujemy bardzo. Sponsorzy to Spomlek, producent linii serów Skarby Serowara, Bursztyn, Szafir i Rubin. I to też już wyjaśnia nazwy naszego wirtualnego kina i naszych wirtualnych sal. I tu bardzo chciałabym podziękować prezesowi, panu Edwardowi Bajko, za wsparcie i za to, że rzeczywiście no, to jest firma z tego regionu i nasza współpraca od kilku lat układa się znakomicie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Nasi goście zresztą otrzymują piękne podarunki w postaci właśnie skarbów serowara i wywożą stąd nie tylko wielkie emocje artystyczne, ale także smaki lubelszczyzny. Perła, browary lubelskie S.A., bardzo dziękujemy. Firma Wisman, bardzo dziękuję panu prezesowi Sebastianowi Walerysiakowi, dlatego że Wisman też wspomógł nas w momencie, kiedy no, byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo sobie to cenimy. Partnerzy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Stowarzyszenie Filmowców Polskich ma tutaj w Kazimierzu Dolnym Dom Pracy Twórczej w Starej Łaźni, którą stowarzyszenie też pięknie odrestaurowało i zawsze przytulają nas i możemy tam także zapraszać naszych gości, więc jeśli ktoś odwiedzi Kazimierz Dolny, to zapraszam, zachęcam do odwiedzenia także właśnie tego Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Bardzo dziękuję panu prezesowi Jackowi Bromskiemu.
Parlament Europejski, biuro w Polsce, gościliśmy pana Jacka Safutę, pokazywaliśmy państwu filmy, które otrzymują Lux Prize, nagrodę Parlamentu Europejskiego, filmy pokazujące właśnie kino europejskie, bardzo ciekawe, bardzo dobre obrazy, więc dziękuję za tę współpracę. RIKOCH, pan Tomasz Nazaruk, też nas nie opuścił, a nawet sam powiedział, że w tych trudnych czasach, jeśli będziemy robić festiwal, to bardzo to jest i na pewno możemy na niego liczyć. Włoski Instytut Kultury. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Roberto Cincocci, bo dzięki niemu retrospektywa Elio Petri, a także pokazy włoskich twórców filmowych były na naszym festiwalu możliwe. Nasi kolejni przyjaciele to MacOnline Ubezpieczenia, firma, która założona została przez dwie panie. Będziemy je gościć podczas tej uroczystości, dlatego że MacOnline ufundowało nagrody w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. Biuro Tłumaczeń Duna, dziękujemy bardzo. Także naszym partnerem jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, pan dyrektor Mariusz Płoszaj-Mazurek. Nasi partnerzy technologiczni, jakże ważni zawsze, bo w Kazimierzu w tym roku co prawda nie musieliśmy budować kina, ale musieliśmy zbudować mini telewizję, żeby móc państwu prezentować właśnie to wszystko, co dzieje się tu w mniejszej formie, ale jednak. Dlatego bardzo dziękuję firmie Film Factor, która stworzyła tą naszą mini dwubrzegową telewizję. Możemy się połączyć z naszym wozem, żeby pokazać. O, to są oni właśnie. Grzegorz Łanik i Zdzisław Łanik oraz oczywiście cała ekipa, także tutaj panowie operatorzy, dźwiękowcy, bardzo wam dziękuję. To są trudne warunki pracy, bo jest wysoka temperatura, ale też dziękuję wam za waszą kreatywność i otwartość na coraz to nowe pomysły, które pojawiały się zawsze w ostatniej chwili. Bardzo dziękuję firmie Film Factor. Fundacja Rozwoju Kinematografii, wyświetlfilm.pl to firmy z kolei, którym się kłaniam, ponieważ dzięki nim mogliśmy zrobić to kino plenerowe na Zamku w Kazimierzu. Pan Marcin Dumieński, dziękuję bardzo. Studio Kropka, które przygotowało wszystkie streamingi filmów prezentowanych w naszym wirtualnym kinie. Nasi patroni medialni to TVN i TVN Fabuła. Dziękuję całej ekipie, dziękuję za promocję ogromną, jaka znalazła się na antenie TVN i TVN Fabuła, promocję naszego festiwalu, ale także promocję regionu. I bardzo dziękuję panu Edwardowi Miszczakowi, przyjacielowi dwóch brzegów. Dziękuję bardzo RMF Classic, Filmweb, AMS, Co jest grane 24, Rzeczpospolita, Zwierciadło, Sens, zawsze filmoterapia z sensem jest też na dwóch brzegach, to nasi patroni medialni. Organizatorami festiwalu niezmiennie od lat są gmina Janowiec, miasto Kazimierz Dolny. Bardzo dziękujemy, bo w tym roku miasto, wiedząc, że są poważne problemy z tym, żeby móc zorganizować festiwal, wyszło nam bardzo naprzeciw. I też fakt, że możemy być tutaj przez cały czas na zamku, że ten zamek stał się takim naszym centrum dowodzenia, to jest to. Wiem, jak bardzo to była ważna decyzja, którą miasto podjęło, iż ten zamek na czas festiwalu mogliśmy dla państwa mieć, bo mamy tu i kino, i mamy tutaj również studio. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Stowarzyszenie Dwa Brzegi jest organizatorem festiwalu i tutaj pan prezes Jerzy Zieliński. Pozdrawiam, choć to jest właściwie tak, że powinien siedzieć obok mnie, ale jest osobą bardzo skromną i tylko zawsze obserwuje, czy wszystko dobrze funkcjonuje, czy wszystko działa. Dziękuję bardzo, Jerzy. Prezes Jerzy Zieliński, kłaniam się nisko i oczywiście całemu zarządowi Stowarzyszenia Dwa Brzegi. Raz jeszcze wszystkim, którzy wzięli udział w akcji Wspieram To i wszystkim artystom oraz przyjaciołom tutaj z Kazimierza Dolnego, z Janowca, którzy nieodpłatnie przekazali dary na właśnie tę akcję Wspieram To. Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz przedstawiam już naszych gości. Pan marszałek, marszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, witam bardzo serdecznie oraz wiceburmistrz
pan Dariusz Wróbel, Kazimierz Dolny. Słyszał pan, panie burmistrzu, co mówiłam. Specjalnie to mówiłam, żeby pan słyszał, ale inni też słyszeli. Witam państwa z wielką uwagą, pani Grażyno. Słuchałem tych wszystkich ciepłych słów. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście, panie marszałku, dziękuję za wsparcie. No, to jest dla nas bardzo ważne i mam nadzieję, że będziemy myśleć już o przyszłości. Panie redaktor, ja chciałbym bardzo serdecznie, ale to tak szczególnie serdecznie podziękować pani jako dyrektorowi festiwalu, ale całemu zarządowi na czele z panem prezesem Zielińskim za 14 już festiwal. W imieniu zarządu województwa lubelskiego, na czele którego stoi Jarosław Stawiarski, chcę serdecznie podziękować, powiedzieć, że dzięki festiwalowi, dzięki pani, państwu, Lubelszczyzna, Kazimierz, Janowiec, Mięćmierz, ale i Lublin, i Lubelszczyzna, jeszcze raz podkreślę, znaleźliśmy się właściwie na całym świecie. Tak, tak się stało dzięki tej, tej konieczności zrealizowanej online, właśnie hybrydowej formule. Więc tak. To jest ta korzyść. Zawsze mi babcia mówiła, że nie ma tego złego, tak? Tak, czegoś dobrego nawet w tych złych sytuacjach, które nas dotykają. Więc to na pewno jest korzyść i z tej korzyści nie powinniście państwo rezygnować. Naprawdę dziękuję wam za promocję nie tylko Kazimierza, chociaż to jest ta, jak podkreślam, perełka w koronie Lubelszczyzny, ale całej Lubelszczyzny. Bardzo dziękuję. Ja też się cieszę, że mogliśmy to robić. Bardzo dziękuję. I rozumiem, że nasza współpraca będzie się rozwijać, panie marszałku. Pani redaktor, ja jestem już z wami od wielu lat, a teraz, gdy odpowiadam również za kulturę, zawsze będę czynił wszystko, żeby ta współpraca jeszcze lepsza była. Dziękuję bardzo. Naprawdę, to ze swojej strony mogę zagwarantować, ale wierzę, że cały zarząd podobnie do tego podejdzie. Dziękujemy bardzo, bo my możemy się rozwijać, ponieważ Lubelszczyzna ma wiele pięknych rejonów. My możemy stąd wyruszyć w czasie festiwalu jeszcze w inne miejsca, więc porozmawiamy o tym. Tak, o przyszłości warto porozmawiać. Panie burmistrzu, więc bardzo się cieszymy, że przede wszystkim cieszymy się, że jednak jesteśmy tutaj, że zrobiliśmy ten festiwal, że tyle ludzi odpowiedziało bardzo pozytywnie na tę formułę hybrydową. Sam pan widział z pewnością, jak wygląda wieczorem dziedziniec zamku. No, jeszcze odchodzą osoby, które chciałyby się tutaj dostać, no, ale ze względów bezpieczeństwa nie możemy więcej właśnie niż 150 osób wpuścić. To jest taki sygnał, że warto było. W sposób zdecydowany, tak jak mówiliśmy na otwarciu, prawda, festiwalu, że jest to zbyt wielkie wydarzenie artystyczne, kulturalne, abyśmy mogli zapomnieć o nim, aby go nie kontynuować. To samo, co powiedział przed chwilą pan marszałek, za sprawą tej hybrydowej formuły, prawda, jeszcze szerzej, mieliśmy możliwość jeszcze szerszej, o wiele szerszej promocji i pokazywania piękna naszego miasteczka, ale tak jak już zostało powiedziane, całej Lubelszczyzny i chwalenia się, mieliśmy możliwość chwalenia się tym, co najpiękniejsze, tym, co najlepsze. Ta lista, która tych donatorów, których wymieniła pani redaktor, jest niezwykle imponująca i to pokazuje, że jest to praca wielu, wielu instytucji, osób, firm i to tym bardziej cieszy w tych niezwykle trudnych, pandemicznych warunkach, tak, prawda? Tak. Tak, to rzeczywiście było dla nas bardzo też takie uskrzydlające, kiedy zwracaliśmy się do naszych partnerów, kiedy rozmawialiśmy z miastem, z województwem, z urzędem marszałkowskim i widzieliśmy, że też nas wspieracie, znaczy mówicie, że jest trudno oczywiście, ale nie ma takiej dotacji, o jakiej każdy by marzył, ale trzeba spróbować zrobić mimo wszystko. A z kolei ja też się cieszę, że to studio, które tutaj mamy, pozwoliło nam pokazać naszym gościom z zagranicy,
z którymi się łączyliśmy. Także zdjęcia z drona, które zrobiliśmy tutaj całego imponujące, obszaru. Absolutnie. Piękne. Ja muszę wam powiedzieć, że to jest anegdota, ponieważ w poniedziałek festiwalowy wieczorem łączyliśmy się z Londynem, gdzie był Peter Cattaneo, reżyser filmu Pojedynek na głosy i aktorka Emma Lones. I przed rozpoczęciem transmisji ja słyszałam, jak oni między sobą rozmawiają i Emma mówi do Petera, mówi, ale tam mają ładnie, bo ja już widzieli mnie i widzieli to, co za moimi plecami wieczorem Wisłę widać przepięknie. A on mówi, tak, tak, oni tam mają taką zastawkę z tyłu w studiu ustawioną. Namalowaną. Tak, namalowaną, bo to wygląda jak obrazek. No więc jak się połączyliśmy, to Peter i Emma zobaczyli, bo pokazaliśmy te zdjęcia z drona, pokazaliśmy, że my tu i teraz i to się rusza, żywe, prawdziwe i tak jest, tak tutaj wszystko wygląda. Każdy z artystów z zagranicy, którzy to zobaczyli, rzeczywiście wyrażali ogromną chęć przyjazdu, więc miejmy nadzieję, że wrócimy do takich sytuacji, że będziemy tu gościć ludzi z całego świata. Co? Zapraszamy ich bardzo serdecznie, bo warto odkrywać ziemię polską, a lubelską szczególnie. I tak jak pani redaktor powiedziała, przecież mamy takie przepiękne miejsca, jak i Zamość. Papa tak, Północy, tak. Prawda, rynek w Zamościu, ale niedaleko Kozłówka jest Pałac Zamojskich. No, przepiękne zbiory, dziedzictwo, wielkie dziedzictwo kulturowe Polski, ale tu na Lubelszczyźnie szczególnie. A to, co ale też zawsze, te obszary. Mhm. To, co zawsze podkreślam, Lubelszczyzna jest piękna swoimi mieszkańcami, dobrymi ludźmi. To jest też takie powiedzenie, które w naszej rodzinie zawsze było i jest, że gość w dom, Bóg w dom. Więc czym właśnie możemy najlepszym poczęstować, przyjąć gości, tym przyjmujemy i zapraszamy, zawsze zapraszamy wszystkich szczerze i szczęśliwie. Ja oczywiście przyłączam się do tych pięknych zaproszeń pana marszałka. Na moment mimo wszystko chciałbym odnieść się jeszcze do samego festiwalu. Niezwykle dla mnie budujące było to, że pomimo tych naprawdę daleko idących pandemicznych ograniczeń, tak to nazwijmy, poziom artystyczny absolutnie nie został obniżony. I tu jest, myślę, że absolutnie zasługa pani redaktor, pani zespołu programowego mojego, zespołu, tak. Programowego, ale to jest niezwykle cenne, niezwykle ważne, bowiem tak jak już powiedziałem, nie odbyło się to z uszczerbkiem dla poziomu artystycznego, co jest niezwykle budujące, imponujące wręcz dla mnie w tych trudnych warunkach, prawda? Dziękuję bardzo raz jeszcze, a my za chwilę przejdziemy do przedstawienia państwu werdyktu w naszym międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. Także zostańcie, bądźcie z nami, bo za chwilę przedstawimy jurorów oraz zwycięzców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Już za chwilę ogłosimy werdykt 14. Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, jaki odbył się w tym roku na Festiwalu Dwa Brzegi. Maciej Jaszczyński prowadził cały konkurs od początku, od momentu naboru do momentu finału. Maćku, dziękuję ci bardzo za tę współpracę. To było bardzo miłe i mam nadzieję, że i zarówno dla mnie, jak i dla ciebie rozwijające. Myślę, że tak. Myślę, że te 2500 filmów, które wspólnie obejrzeliśmy, jeszcze z Alicją Sawicką i z Beatą Pacak, czyli z całym działem programowym Festiwalu Dwa Brzegi, no nauczyły nas bardzo dużo. I bardzo się cieszymy, że możemy je puścić w świat i cieszymy się, że nasza widownia mogła te filmy obejrzeć. Rzeczywiście Alicja Sawicka i Beata Pacak, część naszego zespołu selekcyjnego, to słuchajcie, tak naprawdę tygodnie oglądania, selekcjonowania i potem już ostateczny właśnie wybór Macieja i Alicji, tych 34 tytułów, które obejrzeli jurorzy. I nasi jurorzy są część
męska część jurorów jest z nami, Maciej Cuskę i Tomasz Gąsowski. Witam was i bardzo dziękuję za to, że przyjęliście to zaproszenie, by jurorować w tym roku w konkursie. I w tym gronie była także Agnieszka Żulewska, znakomita aktorka, która jest na planie zdjęciowym i dlatego tylko nie może być tu z nami dzisiaj. Nie może być, ale jeżeli chcą państwo usłyszeć głos Agnieszki, to mogą państwo wejść na naszą stronę internetową, gdzie widnieje głos Dwubrzeża, czyli Dwubrzegowa Gazeta, w której Agnieszka opisuje zarówno doświadczenie jako jurorka, jak i doświadczenie z planu filmowego, na którym właśnie przebywa. No to wobec tego pora, by rozpocząć przedstawianie werdyktu, chyba że szanowni jurorzy chcą jeszcze coś powiedzieć na temat tych 34 obejrzanych filmów. No przede wszystkim filmy były bardzo dobre i to jest zawsze przyjemność, bo jeżeli musimy obejrzeć, no co prawda to nie było te 2,5 tysiąca, które oglądali selekcjonerzy, ale jednak 34 filmy to też jest jakiś wysiłek, jeżeli te filmy są złe. Natomiast jeżeli są dobre, no to oczywiście wszystko jest, wszystko się dobrze składa i co chyba ważne, mieliśmy pewną taką, może nie stuprocentową jednomyślność, bo to byłoby podejrzane, ale naprawdę w wielu przypadkach zgadzaliśmy się co do tego, które filmy chcemy nagrodzić. To było bardzo przyjemne, były te obrady nasze. Choć obrady były wirtualne, prawda? No bo cała ta historia odbywała się wirtualnie. My w ogóle myślimy, by w przyszłym roku, jeśli festiwal będzie już odbywał się też tak w wersji normalnej tutaj, żeby konkurs pozostawić również w wersji online, żeby był dostępny dla wielu, wielu ludzi, którzy nie mogą przyjechać do Kazimierza i chcą te krótkie filmy oglądać, bo zawsze Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych cieszył się na naszym festiwalu ogromnym powodzeniem. No więc zacznijmy wobec tego. No nie dziwne, że się cieszę takim powodzeniem, bo naprawdę te filmy były bardzo, bardzo różnorodne i bardzo ciekawe. I było nam trudno naprawdę wybrać no tylko te kilka filmów, które dostają wyróżnienia i nagrody. No ale, jak to powiedział Tomek, udało nam się w końcu. I tak, zaczniemy od wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie jest dla filmu animowanego pod tytułem Story w reżyserii Jolanty Bankowskiej za błyskotliwą analizę współczesnego świata. Gratulujemy bardzo serdecznie Jolancie Bańkowskiej. To jest rzeczywiście niezwykła animacja. Sięgnijcie po nią, bardzo proszę. Tytuł Story, kapitalna opowieść. Króciutka, syntetyczna, o nas. W jakich czasach żyjemy? Kolejne wyróżnienie dla filmu Anna w reżyserii Dekel Berenson za czułość do bohaterów i umiejętność podpatrzenia ich prawdziwego świata. Gratulujemy bardzo. To są wyróżnienia wciąż. I tak. Jeszcze jedno mamy wyróżnienie. No tak naprawdę chcielibyśmy jeszcze więcej. Więc jest to wyróżnienie dla Piotra Żurawskiego za przekonującą kreację aktorską w filmie Marcel w reżyserii Marcina Mikulskiego. W filmie, który w lekki i dowcipny sposób łączy surrealistyczną formę z gorzką prawdą o samotności we współczesnym świecie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Marcel to też był taki film, który wszystkim nam jakoś tam przypadł do gustu. Gratulujemy Piotrowi Żurawskiemu. I no już trzy wyróżnienia, co świadczy o tym, że faktycznie mieliście chyba problem z tym, żeby wybrać tych najlepszych, że poziom był dobry. Bo to zwykle jak tyle wyróżnień jest, to znaczy, że poziom zdaniem jurorów był nie najgorszy. Tym bardziej widzę, że jeszcze jedno wyróżnienie jest. Tak, jeszcze jest jedno wyróżnienie dla aktorskie, dla Stefanii Michelini za rolę w filmie Now Daphne w reżyserii Johan G. Lewis. Oczywiście te wszystkie wyróżnienia trafią do nagrodzonych i będziemy je rozsyłać zaraz po zakończeniu festiwalu. Jurorzy mieli do dyspozycji regulaminowo trzy nagrody. I te nagrody ufundowane są przez firmę MacOnline Ubezpieczenia. Trzecia nagroda w wysokości 1000 złotych. 2000 złotych. Przepraszam, trzecia nagroda w wysokości 2000 złotych. Proszę bardzo. Dobrze, więc ta trzecia nagroda trafia do reżysera Igora Galuka za film The Lily's Cellar. Piękny film. Piękny film. I Igor Galuk.
będzie z nami. Ja tylko wspomnę, że jest to premierowy pokaz w Polsce tego filmu, więc bardzo się cieszymy, że mogliśmy go pokazać w Kazimierzu. I połączmy się z Igorem. Thank you very much. Estamos muy contentos de haber participado del festival con de Lilies Zeller. Yo soy la productora, producer, el director no puede estar presente, pero venimos charlando, ¿no? De la alegría de poder participar en el festival y que el corto, que viene de un lugar muy alejado en Argentina, pueda llegar, ¿no? La pandemia ayuda un poco también, ¿no? Esta comunicación de poder estar presente. Así que, muy contentos y felicitaciones por la edición y por el festival y por apoyar todas estas producciones, que es súper importante a nivel mundial, ¿no? Para poder distribuir y conocernos. Dziękujemy. A Maciek powie, co Paula powiedziała. Przetłumaczę tak kilkoma zdaniami. Pozdrowienia z Argentyny. Bardzo się twórcy cieszą, że ta nagroda została przyznana właśnie temu filmowi, który jest skromnym filmem. W tej sytuacji pandemicznej jest to wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ kino zostało dostępne. Ta dostępność zyskała też nowego znaczenia trochę, gdzie internet stał się środkiem przekazu, więc twórcy bardzo, bardzo dziękują za tę nagrodę. A my się cieszymy, że przesłali swój film na nasz właśnie festiwal i dziękujemy jurorom, że ten film wybraliście, bo powiem wam szczerze, nam się ten film bardzo podobał, bardzo, naprawdę. I też ten film jest wbrew dzisiejszym czasom, zupełnie. Tak, naprawdę tak. Jest, on się cofa w czasie, znaczy nas, widzów, cofa trochę w czasie, chociaż się dzieje dzisiaj i to jest właśnie też niezwykle. Przypomina, co jest tak naprawdę ważne, prawda? Tak, jakie tak, sprawy tak. W życiu są ważne. Tak. I taki hołd dla prawdziwego kina. Włoskiego, starsze. Nie? Piękne kolory. Tak. Rzeczywiście, ja myślę, że my postaramy się, bo tak tu opowiadamy Państwu, zrobić po zakończeniu festiwalu na naszej stronie internetowej projekcję dostępną przez kilka dni tych filmów nagrodzonych, bo może to będzie to jakaś nagroda dla tych twórców. Także obiecuję, że na naszej stronie internetowej te filmy nagrodzone w naszym konkursie będą przez następne dni dostępne. A teraz to która nagroda, żebym ja się nie pomyliła? Druga. Grażyna. Dobrze, druga. To słuchamy, druga. Drugą nagrodę otrzymuje reżyser Stanisław Cuskę za film Koniec sezonu. No i tu zbieżność nazwisk, musimy od razu powiedzieć, nie jest przypadkowa. No nie jest. No bardzo się cieszę w ogóle z tej nagrody, nie ukrywam. Stanisław Cuskę to jest syn. Tak, to jest syn Macieja, naszego jurora, ale od razu była taka sytuacja, było wiadomo, że Maciej Cuskę nie zabiera głosu w ocenie tego filmu. Tak, i mogę zaręczyć, że tak było. I że tak było, dobrze. Tak, tak. Oczywiście, jeżeli zgodził się w pewnym sensie z naszym werdyktem, tak? No bo musiał się jakby podpisać pod tym, że nie mógł się z tego wyłączyć, natomiast rzeczywiście nie było żadnej argumentacji ze strony Macieja i żadnej takiej sugestii, żeby nas tutaj nakierowywać na to i to było bardzo szlachetne, eleganckie i tak powinno być. Czyli nagroda druga, koniec sezonu, reżyseria Stanisław Cuskę. Sponsorem Mac Online 3000 zł. Dziękujemy bardzo. I połączmy się ze Stanisławem, który naprawdę? Jest teraz... Zobaczę syna? Tak, właśnie. Jest bardzo daleko. Niespodzianka. Z Chile. Dziękuję bardzo również. Bardzo się cieszę, że tak skromny film i w ogóle, że film dokumentalny mógł wygrać wśród filmów fabularnych. Dziękuję jury też. No cieszę się podwójnie, bo nie dosyć, że to pierwsza nagroda dla tego filmu, to też tutaj jesteśmy w Chile, straciliśmy po prostu już całą energię, bo jesteśmy piąty miesiąc i nie możemy podróżować. I dało mi to jakąś energię do działania i do tego, żeby coś dalej robić. Także dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie gratulujemy. Może proszę powiedzieć jeszcze coś więcej o tej przygodzie w Chile, bo to rzeczywiście niesamowite, jeśli tam 5 miesięcy już jesteście, to ze względu na lockdown czy z wyboru? Znaczy na początku z wyboru zdecydowaliśmy, że przeczekamy
po prostu wirusa w jakimś miejscu i byliśmy na południu Chile. I potem zdecydowaliśmy, że się przemieścimy, bo po miesiącu już mieliśmy dosyć. No i przemieściliśmy się na samą północ i teraz jesteśmy 5 kilometrów od granicy z Peru. I zdecydowaliśmy, że też już mamy tego dosyć, więc kupiliśmy rowery i kupiliśmy sakwy na rowery, wszystko na rowery, żeby wyruszyć teraz na rowerach dalej. Rowerem nadzieję, do Polski. Że... No do Polski to może jeszcze nie. No znaczy robimy film w Argentynie. To jest nasz cel w ogóle tej podróży tutaj i mam nadzieję, że uda nam się tam dotrzeć w końcu. Tego życzymy i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Piękny film, koniec sezonu. Dziękuję bardzo. No, dusza podróżnika po ojcu, niewątpliwie, bo Stanisław jest od 5 miesięcy w Chile. Niedaleko pada Chile od Argentyny, jak wiem, ale cieszę się bardzo, że go mogłem zobaczyć tutaj na żywo. No i rzeczywiście jest na drugim końcu świata. No. Tak, tak. Przeciwległe końce świata znaleźliśmy ostatnio. Tak, tak. Bardzo, bardzo ci serdecznie też, Maćku, gratulujemy, bo to duży sukces. A film Koniec sezonu jest, prawda, panie Jurorze, bardzo piękny. Piękny film o miłości. Tak. Piękny, prosty film o miłości. A to jest zawsze... Takiej niekończącej się, wbrew pozorom, jakie sugeruje tytuł, niekończącej się miłości. Tak. No nie ukrywam, że się wzruszam, jak oglądam ten film, bo to jest film o moich rodzicach, więc ja nie miałem, nigdy nie umiałem znaleźć dystansu, żeby tak opowiedzieć o Czyli nich. O dziadkach Stanisława. Tak. Tak, to jest trudne opowiedzieć o najbliższych, tak z dystansu, tak obiektywnie, tak spojrzeć na nich. A zarazem, żeby tak blisko podejść, żeby tak z bliska móc obserwować, bo ten film jest niesamowicie, jak na film dokumentalny, bo reżyser podchodzi bardzo blisko bohaterów, to jest niesamowite. Mnie się też bardzo podobało, muszę powiedzieć, pomysł na sposób fotografii i styl fotografii. Już to pierwsze ujęcie, te żagle są w takim kolorze sepi. Tak. Czyli to jest tak jakby taka stara fotografia, w którą się zanurzamy i oglądamy właśnie tę parę, która płynie sobie przez jeziora. No bardzo wzruszająca historia. Mogę tylko dodać, że rzeczywiście Stasiowi udało się załapać naprawdę ostatni rejs moich rodziców. Znaczy, moi rodzice jeszcze żyją i jeszcze, mam nadzieję, zabiorę na tym jachcie w rejs, ale no już sami się na pewno nie wybiorą. To był ostatni ich taki To był ostatni moment, kiedy można zrobić taki film. Bardzo wam dziękuję w podzięce za waszą pracę. Mamy dla was niespodziankę. Moniko, poproszę cię o nasze medale, bursztynowe medale. Bardzo proszę. To chyba twórcom się Uważaj. To i wygląda jak taśma, dobra taśma filmowa. Niesamowite. To jest niezwykle smaczna taśma filmowa. Tak? Ja cię nie mogę. Tak, po prostu niesamowite. Bursztyn. Będziemy zachwycony. Będziemy 14-miesięczny, dojrzewający 14 miesięcy, bo 14 Festiwal Dwa Brzegi to firma Spomlek tak pięknie dba tutaj o naszych Ale rozumiem, gości. Że on jest już dojrzały, że teraz mamy czekać 14 Czy miesięcy. Możesz, nie, on już 14 miesięcy dojrzewał, ale możesz zaczekać, żeby 28 i skonsumować po 36. Troszkę można jeszcze nim poćwiczyć, zanim się coś dzieje. To też jest dobre. Fantastyczny prezent. Bardzo wam dziękuję. Nie zapomnieliśmy, kochani, że jeszcze pierwsza nagroda, czyli jeszcze pozostał nam do ogłoszenia zwycięzca 14 Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, ale musimy troszeczkę jeszcze poprosić was o cierpliwość, trochę suspensu. Popatrzmy na Kazimierz. Za chwilę poznamy zwycięzcę 14 konkursu filmów krótkometrażowych podczas Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, ale zanim, to bardzo nam miło w naszym studiu powitać fundatorki nagród w konkursie. Nie po raz pierwszy Mac Online Ubezpieczenia są z nami. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Przedstawiam pani Agnieszka Rossa i Aneta Graf
Dąbrowska, MacOnline Ubezpieczenia, Ubezpieczenia Planów Filmowych. I to jest też bardzo ciekawa sprawa, że postanowiłyście skupić się w swojej działalności właśnie na tym, żeby pomóc filmowcom. I w tym kontekście, jak to wygląda teraz w okresie pandemii? Teraz jest dużo produkcji filmowych. Widzimy bardzo duży ruch w interesie, pewnie przez to, że były przestoje. Czyli już rusza, produkcja filmowa. Tak, produkcja filmowa ruszyła nawet, powiedziałabym, a nie rusza. Jest rzeczywiście sporo produkcji i coraz więcej tych produkcji zgłasza się do nas z ubezpieczeniem. Jesteśmy taką firmą, która łączy dwa światy bardzo od siebie różne, czyli produkcji filmowej i świata ubezpieczeń. Łączymy praktycznie rzecz niemożliwą, ale chcemy, żeby obydwie strony z tego były zadowolone. Oczywiście ubezpieczenie od koronawirusa jest niemożliwe, gdyż nie można ubezpieczyć od czegoś, co już istnieje na świecie. Więc tutaj jak gdyby producenci są bardzo zaniepokojeni, ale chyba też przez to bardziej uważają na to, jak ubezpieczyć wszystkie inne ryzyka, które mogą im się przytrafić, wiedząc, że po prostu od koronawirusa muszą sami się zabezpieczyć, tak? Dużo bardziej też podchodzą drobiazgowo do przygotowania się do produkcji filmowej. Rzeczywiście zwracają bardzo uwagę na higienę, na zabezpieczenia, na dbałość o to. Także dzięki temu te plany są w miarę bezpieczne i produkcje się odbywają i w zasadzie nie słyszymy, żeby coś przeszkadzało, jeżeli chodzi o koronawirusa, w kontynuowaniu zdjęć do produkcji. Tak, jest duża dbałość, bardzo im zależy. Boją się też trochę, że coś znowu się załamie, więc nie chcą absolutnie tego sprowokować. No więc dobrze, to teraz jest ten moment, żebyście panie odczytały, kto zwyciężył w naszym konkursie, międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych, jako fundatorki nagród, w tym także nagrody pierwszej w wysokości 5000 zł. Nagroda pierwsza dla filmu pod tytułem Nina. Reżyserii Christo Simeonow. Bardzo serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. I łączymy się z laureatem. Czy jest już z nami? Really? Wow. Yeah. I'm quite happy. It's really unexpected for me. I saw that in the competition there is some of films that I watched before, and I know some of them, and they are very good, very interesting films. And yeah, this is a surprise, a big surprise for me. And of course, thank you for selecting the film. Yeah. Great. And to all people that watch films online, and I hope that they're not going to be common with that. Just I hope that in the next year we will continue with the real festival screenings and yeah. No i to był zwycięzca międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych na 14. festiwalu Dwa Brzegi. Przypomnijmy, film Nina. Bułgarska produkcja. Tak, i to jest film bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że on jest zrealizowany właściwie w takiej formule dokumentalnej. Wydaje się, że ta bohaterka, kilkunastoletnia dziewczynka, którą jest Nina, którą obserwujemy w tej jej podróży przez miasto, i to miasto właściwie, te ulice, to jest jej dom. Podczas rozmowy z Christo rozmawialiśmy o tym, że miasto stało się bohaterem tego filmu i to miasto przekazuje też swoją historię, która gdzieś tam koresponduje i nadaje uniwersalizm całej tej historii. Christo jest działaczem fundacji, która zajmuje się prawami człowieka, i to wydaje mi się też widać w tym filmie, że takie dogłębne poznanie bohatera i przekazanie historii, która jest tak ważna, i miejmy nadzieję, że możliwa jeszcze raz do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Będziemy to realizować. Jest naprawdę wyjątkowa, więc dziękujemy jeszcze raz.
I gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy paniom za ufundowanie nagród. My bardzo dziękujemy za kolejne zaproszenie nas do tej inicjatywy. Czyli umawiamy się na przyszły rok? Oczywiście. Wspaniale. Kochamy Festiwal Dwa Brzegi. Ubezpieczają panie przyszłość kina w takim razie, nie tylko same plany. Dziękujemy. I to młodego kina, to jakże ważne. Młode kino, jakże ważne. Młodych ludzi. Nam najbardziej nam się podoba właśnie wspieranie młodych ludzi. Młodość inwestuje w młodość. I w filmie. Bardzo tak? Fajnie. Dziękujemy wam bardzo. My mamy jeszcze jedną nagrodę. To jest nagroda specjalna, która ufundowana została po raz drugi w ubiegłym roku. Ta współpraca nawiązała się po raz pierwszy przez 21 Liceum Społeczne imienia Jerzego Grotowskiego. To jest liceum młodzież, która bardzo interesuje się kinem i każdego roku wraz z panem Włodzimierzem Taboryskim tutaj przyjeżdżali do Kazimierza Dolnego. Myślę, że niektórzy z nich są i z nami w tym roku gdzieś tutaj obecni. Bardzo dziękujemy, ponieważ to pokazuje, że to zainteresowanie kinem, właśnie takim kinem młodym, bo krótkie metraże to są najczęściej właśnie realizacje bardzo młodych artystów, jest w kręgu tego, co liceum imienia Jerzego Grotowskiego oferuje swoim uczniom. To zainteresowanie sztuką, zainteresowanie kinem. I tę nagrodę, to jest nagroda, jak mówię, ufundowana przez Liceum Grotowskiego, natomiast przyznana i mam przyjemność i zaszczyt zadysponować tę nagrodę. I w sumie postanowiliśmy, nie zdradzę, ale zdradzę. Postanowiliśmy wspólnie właśnie z zespołem selekcyjnym, z Maciejem Jaszczyńskim, Alicją Sawicką i Beatą Pacak, że chcemy tę nagrodę przyznać filmowi, który, i tutaj to jest ważne, dlatego przeczytam to nasze uzasadnienie. To jest obraz posługujący się nowoczesnym językiem filmowym i niezwykłym skrótem myślowym, nie gubiąc przy tym niczego z tragizmu wydarzeń, o których słyszymy na co dzień i do których bezpośrednio nie docieramy, których bezpośrednio nie dotykamy. Trzeba powiedzieć, że autor filmu Frontiera, bo mowa o filmie Frontiera, Alessandro Di Gregorio, rzeczywiście znakomicie uchwycił bardzo trudny problem uchodźców, imigrantów, ale to brzmi banalnie. Ten film nie ma nic wspólnego z banalnością. Jest niezwykle oryginalny, także jeśli chodzi o język filmowy. Więc Alessandro Di Gregorio jest laureatem nagrody specjalnej ufundowanej przez 21 Liceum imienia Jerzego Grotowskiego. Alessandro, połączyliśmy się z nim i oto, co nam powiedział. Grazie mille, thank you to you for this prize. It's a really important prize, and it's an honor for me. And I'm very sorry not to be there with you, because I think one of the greatest satisfaction of our work is being present in the festivals to show our film to the audience and seeing and listening the reaction and talking with them and the colleagues about it. So I hope everything back soon the way it was. Thank you, grazie mille, naturalmente grazie. Ti invitiamo di venire a Kazimierz Dolny, magari prossimo anno, non so, con il tuo nuovo film. Comunque complimenti, davvero, davvero un film straordinario, fortissimo. Così, in bocca al lupo per il tuo futuro. Viva il lupo e grazie ancora, grazie mille. Grazie. Alessandro wyraził oczywiście ogromny żal, że nie może tu być z nami. Jak większość twórców, którzy widzą, jak wygląda nasze otoczenie, to od razu tęsknią i chcą tutaj się znaleźć, więc my również ich oczywiście chcemy tu zobaczyć i mamy nadzieję, że właśnie przyszły rok już przywróci nam szansę na częściową zwyczajność i normalność. Choć sztuka nie powinna być zwyczajna i normalna. Ale coś wymyślimy, żeby skomplikować. Jasne.
Dziękujemy bardzo. W tym momencie, na zakończenie festiwalu, no, był ten cudowny moment, jaki miałam ja jako dyrektor artystyczna, że mogłam zaprosić na scenę wszystkich, którzy ten festiwal przygotowują. Cały zespół programowy, organizacyjny, techniczny. Wielkie brawa rozlegały się w naszym namiocie, gdzie po brzegi 900 osób oklaskiwało, także wolontariuszy współpracujących z festiwalem Dwa Brzegi. No, dziś wygląda to inaczej, ale spójrzcie, to jest nasz zespół. Zespół 14 Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Dużo skromniejszy niż w ubiegłym roku, bo też festiwal jest inny, ale wszystkim i każdemu z osobna chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Ten przygotowania do tego hybrydowego festiwalu pokazały, że jesteśmy zespołem niezwykle zgranym, że każda jakaś trudność, która pojawia się na naszej drodze, jest naszym jakimś wspólnym celem, bardzo nas jednoczy i szybciutko sobie z nią radzimy i pokonujemy. Maćku, dziękuję Tobie, dziękuję Beacie Pacak, Alicji Sawickiej, Dominice Żukowskiej. No, dziękuję wszystkim. Nie chcę nikogo pominąć, więc wymieniłam tylko ten trzon zespołu programowego, ale także Bogusław Bojczuk i Andrzej Łyszczarz. I no wszyscy, spójrzcie na nich, są oto na dziedzińcu tutaj zamku. Jest także z nami w tym roku po raz pierwszy nowy producent festiwalu, Marek Bujakowski. Marku, dla Ciebie też wielkie brawa, bo to było trudne wejść w tak późnym momencie w organizację tak skomplikowanego przedsięwzięcia. Zamek w Kazimierzu Dolnym. Całujemy Was wszystkich, drodzy widzowie. Mamy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy Wam. Za drobne techniczne usterki przepraszamy, ale wszyscy uczyliśmy się tej nowej formuły. Na pewno z każdym dniem i z każdym momentem w przyszłym roku będzie lepiej. Bardzo Wam dziękujemy.